Byłem wielokrotnie proszony o jakiś odcinek muzyczny, a że odcinki muzyczne to moje ulubione odcinki, to dziś 10 najlepszych albumów w historii, 10 albumów, które zrobią największe wrażenie, czy też po prostu 10 albumów, które zmieniły świat bądź zmieniają ludzi. W związku z tym, że z oglądalnością takich odcinków było różnie, jedni prosili o takie odcinki, a inni mówili, że nie, to mam propozycję, że następny odcinek muzyczny zrealizuję, gdy ten osiągnie 1000 łapek. Wiecie, nie jest to jakieś tam żebranie czy coś, po prostu informuję, ponieważ też nie chcę realizować czegoś, co się nie będzie oglądać, także to jest po prostu wasz wybór, czy chcecie, czy nie chcecie odcinków muzycznych. Oczywiście zachęcam was do stworzenia własnego top 10 najlepszych albumów i przedstawienia swojej listy w komentarzu. Także zaczynamy. The Other Side jest to czwarty album studyjny grupy Godsmack. Łączny czas jego trwania to niecałe 30 minut, więc zalicza się jako mini album. 7 utworów jest utrzymanych w bardzo mistycznych i magicznych brzmieniach. Obecność bongosów i dżembe daje bardzo etniczny wydźwięk, a przy okazji mocno zainspirowano się naturą. Także jeśli ktoś lubi bliskowschodnią mitologię bądź fantastykę, to ta płytka na pewno przypadnie do gustu. Grupa ogólnie siedzi w muzyce rockowej i powiedziałbym nawet hard rockowej, lecz od dawna panowie próbują wkręcić w swoje brzmienia etniczne klimaty rodem z Afryki. Oprócz magicznych, pustynnych kawałków na płycie można znaleźć akustyczne wersje ich wcześniejszych utworów. Płyta nie odbiła się większym echem w świecie muzyki, nie wiem czemu, bo jest naprawdę świetna i polecam każdemu, tym bardziej, że nie jest to jakieś ciężkie brzmienie. Jest za to na pewno magiczne, a właśnie w takich klimatach mistrzem jest Salierna, lider grupy. Songs of Love and Death, album polsko-walijskiego duetu bluesowego wydany w 2017 roku. Owy duet tworzył Adam Nergardarski i John Porter. Muzyka z pogranicza country i bluesa jest naprawdę czymś wyjątkowym na polskiej scenie. Nikt nigdy wcześniej w naszym kraju nie grał takiej muzyki i za to chwała panom. W przeciwieństwie do poprzedniego albumu, o którym wspominałem w tym zestawieniu, ten został doceniony na całym świecie. Na listach sprzedaży trafiał na 3. miejsce w Polsce, 59. w Austrii, 76. w Szwajcarii oraz 70. w Niemczech. Wokalistom udało się stworzyć bardzo mroczną muzykę męską, przepełnioną testosteronem, ale przy tym nie ciężką. Duet w 2017 roku wystąpił na Rock am Ring, jednym z największych festiwali muzycznych na świecie. I cholera, musimy być dumni, że mamy w Polsce światowej sławy artystów, którzy robią coś takiego. If I come to you, will you be the one for me? I am looking for compassion. I come to raise the dead. Lest we forget the best of. Pierwsza oficjalna kompilacja najlepszych utworów Marilyna Mansona, wydana w 2004 roku. W ramach promocji tego albumu zespół nagrał cover grupy Depeche Mode Personal Jesus. Płyta trafiła na 9. miejsce listy sprzedaży Billboard w Stanach Zjednoczonych, w Polsce zaś zajęła 36. miejsce. Na płycie można znaleźć największe hity zespołu, a zarazem przebyć długą drogę przez wszelkie dźwiękowe przemiany muzyków. Personal Jesus, The Fight Song, Tainted Love, Sweet Dreams, Rock is Dead czy The Beautiful People oraz This is the New Shit. Wszystko to, czego potrzebuje każdy fan brzmień Mansona. Polecam. Proud Like a God, debiutancki album niemieckiej grupy Guano Apes, wydany w 1997 roku. Bardzo charakterystyczne brzmienie wsparte przez dość charyzmatyczną wokalistkę Sandrę Nasić. Wiecie, jest tak, że zespoły z wokalistkami na czele są bardzo często takie, no, babskie. Użyłbym innego słowa na literkę P związanego z rowerem, no ale by mnie zablokowali. Pozdrawiam YouTube'a. W Guano Apes, a przynajmniej w Proud Like a God, nie ma nic babskiego, bo jest to energetyczna, nakręcająca, ciężka, skoczna, zarazem klimatyczna muzyka. Oczywiście dziś pani Nasić wraz z zespołem Guano Apes ostro szoruje tyłkiem po dnie, robiąc bardzo słabe coś, ale w historii muzyki mimo wszystko mają już swój wkład. Yeah.
Roots, szósty album brazylijskiej grupy Sepultura, wydany w 1996 roku. Album jest wyjątkowy z dwóch względów. Po pierwsze, jest uważany jako jeden z pierwszych albumów wpisywanych w nurt nu metalu. Po drugie, nie jest nu metalowy, ale jest etniczny w wersji bardzo agresywnej. Ciężkie ukazanie folkloru rdzennych Indian południowoamerykańskich, ich zwyczajów, wierzeń, ale głównie strachów, demonów i zła. Nad albumem pracowali oprócz Sepultury oczywiście Jonathan Davis i David Silvera z grupy Korn, DJ Lethal z Limp Bizkit oraz Mike Patton z Faith No More, także bez wątpienia klasyk ponadczasowy. Blady Kisses. Z Ameryki Południowej trafiamy do ciężkiego, dusznego, mrocznego Halloween. Blady Kisses to trzeci album grupy Type on Negative, na wokalu z niesamowitym Petrusem Ratajczykiem. Klimat ich muzyki jest niesamowity, słuchając tego odbywa się wewnętrzną podróż do jakichś mrocznych zakamarków umysłu i jest to bardzo przyjemna podróż. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to muzyka dla każdego, ale jak usłyszałem pierwszy raz ten album, to się całkowicie w nim po prostu zakochałem, a słuchałem go z kasety. A teraz pomyślcie, takie mroczne brzmienie, dodatkowo puszczane z taśmy kasety, która sama z siebie nadaje takiej surowości, no genialne odczucia. Tak jak genialny jest ten album, mistyczny, zmysłowy i mroczny. Iron Fist. Lecimy w szalone lata 80, dokładniej rok 1982 i szósty album grupy Motorhead. Co tu dużo mówić, zastanawiałem się, którą płytę umieścić na tej liście, bo każdy album Motorhead to jest cholerne arcydzieło, które można puszczać non-stop, a głowa lata jak porąbana. Wybrałem Iron Fist ze względu właśnie na te lata 80. Plastikowe, kiczowate, ale też bardzo pozytywne i dziwne, tak jak dziwny był wtedy Motorhead. Ale jeśli mówić o dziwności, no to chyba Bóg sam może zdecydować, jaki chce być. Motorhead jest czołową kapelą całego nurtu rocka w historii. Grali we wszystkich etapach rozwoju muzyki, a kiedy nie istnieli, to ich wokalista Lemmy tworzył muzykę, najpierw tworząc konkurencję Presleyowi, później Beatlesom, później był punk, rock, metal, aż w końcu, kiedy osiągnęli szczyt swego żywota, Lemmy zmarł. No ale Iron Fist jest dowodem na jego geniusz muzyczny. Buena Vista Social Club. Jest to zarówno album wydany w 1997 roku, jak i grupa, która nosi tę samą nazwę, ale od początku. Najpierw pod taką nazwą istniał klub muzyczny w Hawanie na Kubie. Założono go w 1932 roku. Jego popularność zaś osiągnęła szczyt w latach 40. W latach 60. po rewolucji kubańskiej został zamknięty. W połowie lat 90. wiekowi muzycy związani kiedyś z owym klubem założyli zespół grający salsę. 15 muzyków nagrało 14 utworów, które są absolutnymi ikonami muzyki latynoamerykańskiej. Dark Side of the Moon. Album koncepcyjny grupy Pink Floyd z 1973 roku. Jest to drugi w historii najlepiej sprzedający się album muzyczny. 9 utworów porusza bardzo ważne tematy, na przykład pieniądze, chciwość, władza czy wojna. Sama muzyka jest kosmiczna i hipnotyzująca, dotykająca jądra ludzkiej egzystencji. Wykorzystano tam wiele oryginalnych pomysłów. Muzyka jest wielokrotnie tworzona z dźwięków niemuzycznych, z bijących dzwonów, otwierających się kas fiskalnych, czy też upadających monet. Rewolucja dla świata muzyki po prostu. Hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Przed miejscem pierwszym szybki przegląd albumów, które również są genialne, ale nie znalazło się dla nich miejsca na liście. Thank you.
Drugi album zespołu Black Sabbath, wydany w 1970 roku. Jest to jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki. Tommy Iommi, gitarzysta grupy, stracił opuszki palców, więc grając na gitarze używa specjalnych nakładek. Aby jednak grać bezboleśnie, należało obniżyć dźwięk gitar i w taki sposób Black Sabbath właściwie przypadkiem wynalazł brzmienie, które całkowicie zmieniło świat rocka. To dzięki nim mamy riffy, ciężkie linie melodyczne czy celową surowość, jaką wielu muzyków wprowadza na swoje płyty. Paranoid według mnie jest najważniejszym albumem w historii.